Halo, halo, witam. Tutaj Zając. W końcu macie okazję zobaczyć, jak ja właściwie wyglądam. Generalnie to tak trochę w plenerze. Tutaj mamy dzisiejszą nagrywkę, dzisiejszy kawałek nagrywki właściwie. Z racji chwilki wolnego czasu wybrałem się w takie miejsce, gdzie jest jakaś możliwość, że znajdę jakiś korzeń, czy ogólnie cokolwiek, co mi wpadnie w oczy, co się będzie mogło przydać w terrarium jako wystrój. No i w roli wstępu to właściwie jest tyle. Zaraz może mi się coś uda dograć, jak zobaczę mój łup, który będę chciał zdobyć. No i co? Także tyle wstępu. Nie wygląda to zbyt obiecująco, to miejsce. No niemniej jednak wiele razy widziałem tutaj takie pierdoły typu jakiś korzeń, jakiś kawałek fajnej brzozowej wielkiej kory. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tutaj mamy znalezisko numer 1, podane jak na tacy wręcz. Coraz ciemniej jest, także boję się, że moja kamera w telefonie może nie dać rady. Tak to wygląda, fajne. Porównamy wielkością. Ja generalnie gdzieś w tym miejscu wcześniej go podpiłowałem trochę. O! Mamy coś takiego, ładne, podoba mi się. Także biorę to i idziemy dalej. Dobra. Mamy drugą część znalezisk. Taki fajny patyczek. Także bierzemy cacuszko. Ja tutaj już będę musiał kończyć powoli. Bo wy nie widzicie nic, ale to w sumie podobnie jak ja, bo naprawdę już się ciemno zrobiło. Mam super latareczkę w telefonie, która daje radę. No i tyle. Tu mamy korę. Widać korę. W sumie to jest dokładnie to, na co polowałem. Ciągnę nożyk. O, sekundeczkę. Dobra, jest nożyk. Trzeba ją jakoś delikatnie od... Przecież samo. Dobra. I mamy taką korę właśnie. Bierzemy do siateczki. A potem do wyparzenia. Już takie mikro kawałeczki, no ale... To są właśnie jedne z tych rzeczy, które nie tyle co jako kryjówka ptasznikowi posłużą, ale jako naprawdę fajny, przyzwoity wystrój. Dobra, mi tyle wystarczy, nie potrzebuję tyle tego. No i idziemy dalej. Tak wyglądały moje łupy w troszkę lepszym świetle. No i co, ja generalnie teraz nie będę robił żadnego wyparzania w soli. Z racji wielkości tych korzeni i patyków ogólnie tego, co tu jest, wezmę po prostu to, poleję wrzącą wodą, żeby zmyć to, co tutaj jest, co jest niepotrzebne. O. Dokładnie. No, troszkę zaparowało. Zaraz jeszcze to przyrusznicem przejadę. No i wrzucamy do piekarnika. Także to za chwilę. Piekarnik rozgrzany, także chyba bardziej być nie może. Co prawda nie wiem, jaka to jest temperatura tutaj, bo mi się zdrapała miarka. No ale jest to maksymalny max, czyli 220 albo 240 stopni. Postaram się jakoś to tutaj umieścić. Jeszcze powiem wam z góry, przepraszam za ciągłe gubienie ostrości. Bo niestety nie mogłem użyć aparatu dzisiaj, musiałem się posłużyć telefonem, który w przeciwieństwie do mojego aparatu ma ciągłego fokusa i na nic moje prośby, żeby ostrzył w jednym miejscu, on będzie ostrzył co chwilę. Także stąd te zaniki ostrości na jakiś czas. Niemniej tak jak się wyostrzy, to jest w miarę. No i co, zamykamy piekarnik. Pomieści się to? Dobra, weszło. Dobra, jeszcze parę słów na koniec. Wracając do tematu dzisiejszego filmiku, temat pleśni na takich atrybutach, które sobie tam przyciągaliśmy z lasu, u mnie wygląda ogólnie dobrze, chyba tylko raz mi się zdarzyło, żeby mi taka rzecz spleśniała, ale wiem, że u innych hodowców to jest naprawdę jedna wielka loteria. Nie wiem, od czego to zależy, bo jak sami widzieliście, specjalnie się nie przyłożyłem do wielogodzinnego wyparzania w solance i tak dalej. Wiadomo, kluczową rolę tutaj odgrywa dobra wentylacja w terrarium. To jest bardzo istotne.
A reszta, naprawdę nie mam do tego pojęcia, od czego zależy. Bo u mnie to się trzyma. Te kijki, które widzieliście u mojej samicy Cambry, one są chyba już 2 lata. Jak były, tak są. Nic, absolutnie nic się z nimi nie działo. No więc liczę po prostu na to, że z tymi będzie podobnie. Dzięki Wam, że mnie oglądacie. Naprawdę cieszę się, bo trochę tam mała grupka tych oglądaczy się uzbierała, z czego jestem naprawdę bardzo szczęśliwy. No i co? Widzimy się, słyszymy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, na razie.